Hola compañeros, mi nombre Mateo i zapraszam do kolejnego materiału z gry Warlords Battlecry 3 na tym kanale. Dzisiaj ze mną w drużynie jest nikt, bo jest FFA. No i gramy tutaj z Cinkiem. Hello. Z Hablem. Jejo. Arkiem. I Vonheim. Siemano. No, i zobaczymy, co z tego. Dzisiaj w drużynie jest ze mną nikt, bo gramy FFA. Tak jest, dokładnie tak. A ja gram barbą druciarzem. Druciarzem grasz? Mhm. Jak chcesz, to ci mogę krychę dawać. Bo ja zjebałem. Mogę ci krychę dawać, stary. Nie będziesz musiał handlować. Jeden do jednego za złoto, albo za co innego. Tak, na pewno. Nie chcesz? Nie, ja się w żadnym sojuszu nie daję, nie będę kopała. No to każdy się będzie kisił, jaki będzie to już. No ja to chodzi. Nie, każdy właśnie będzie... No w sumie. Z drogi. Z drogi. A ja rzeczywiście... Z drogi śledzie, bo pawianek jedzie. I normalnie barbarzyńca lubi się napierdalać i taki minotaur lubi się napierdalać. To właśnie widzę, że czymś tak szybko. Tak, tak. Każdy lubi się z nich napierdalać po prostu. Ale właśnie o to chodzi, że barbarzyńcy są na tych, na jakich oni byli, tam gdzie mogłeś mieć sojusz z barbarzyńcami, ra coś tam? Nie wiem. No tam, ale minotaury to są właśnie na tych, tam daleko bardzo. Nie, nie wiem czemu, to co bardzo... Drogi. Kampanie właśnie. Dobrze. Dobrze. Is good. Is good. No, nie wiem, z jakiegoś powodu mnie to strasznie no, bawi. No. Dobrze, is good. Is good. Is good. Dobrze. Ja, naturliś. Naturliś? Naturliś. New buildings are available. Dobrze, is good. Good, good. Dobry mudzin z Afryki. Z Afryka. Wiecie, ile mam w metal, w ten metalurgię? Nie, nie wiem ile mam. 19 tylko. Tylko? Potężne ilości. Good, ale to good. Będzie zalew barbarzyńców, nie? Good, good, yeah. Natürlich. A mogę bohatera Minotaura wziąć, bym sobie leczył Herosa. Wojownika mogę wziąć, bym sobie leczył. Mogłeś wziąć. Co się dzieje? Wyjdź mi stąd, barbarzyńco. O, barbarzyńcie? Takiś mag? Patrz, co ja mam tutaj. Wacz pan. Wacz pan. Pstryczka w nos. Panie, rzuć mi nic. Jak tak będziesz się zachowywać, to dostaniesz pstryczka w nos. Dostaniesz ostro. Tak, pstryczek w nos to będzie pouczenie. A później to będzie... To chce krychę. Ja chcę krychę. Słuchaj, a wszystko poproszę. A co byś dał? A ja to co? Nic. No, tak wiesz, biedny jestem, nie? Rozumiesz? Tak, on ma środek, nie? Nieprawda. Kłamie. Pomówienia. Mam tylko połowę. Wać panie. A drugą połowę mam ja. A no to widzisz, no to się dogadujemy, no to niech tak zostanie. Ja ci nie będę brał drugiej połowy i gitara. Dobra, legi. O, gule już widzę jakieś. Panowie. Zaczyna się... Jakie gule? Nieprzyjemność. O kurwa, ty! Zapraszam, zapraszam. Nie, spokojnie. Habel, jak chcesz, to możesz pijać, nie? Nie, jest good. Life is good. Is good, ja. O nie, on już wchodzi! Life Mayday! Is strange! Mayday! Ej, Mayday! To ci jest kobrony, że będziesz musiał sojusz z kim wziąć, bo cię rozwalą szybko. Nie, skobrony! Nie, wieża moja!
Ty, no nie naprawiaj jej, no co za typ. Naprawionec. Jak ja nie dam rady, tutaj wyślijcie mi krychę. Nic mu nie wysyłać. On kłamie. Wyślijcie mi krychę, ja go zniszczę, ej. Jak dasz metal, to się dam krychę. Wyssijcie, no ej. Ej, wyssijcie mu krychę. Wyssij, maleńka. Wyssij. Dobra, wiesz co to jest, Kowron? Co? Ja to zrobię taki myk, że ja będę bardzo mądry. Ja zrobię takie coś. Elegancko tego. Ten tego. Makao! Makao! Zajmę ci ten ciężar z głowy. Widzę, że chłopaki kopalni nie chcą zabrać, tylko będą moje dalej. No bo oni się tu bawią, żeby mnie wytępić. O! Ja tam robiłem jedenostki! To nie ma jednostek, Skowron! Ty, bohatera mi bij! Bohater tu jest! Bohater tu jest! Tutaj, tutaj, tutaj! Dobrze! Ty, no co jest? Co wy robicie? No wypadł! Odejdź, kabel. No jacy ludzie tutaj? Tutaj nie da się grać! Tutaj nie da atakować się w ogóle! Ej! Potrzebuję wsparcia tutaj, Bonhai. Ze wsparcia? Nie, nie pomaga. No, jedenostek potrzebuję jakiś. No dobra, dobra, ja ci pomogę, ale... To ja ci wyślę kamień za to. Nie, nie chcę kamienia, metal możesz mi wysłać. Dobra, dam ci 200 kamienia za podesłanie 10 jednostek. No, od 10 jednostek jest chuj więcej warty, ale dobra. Ale zależy jakich. Który ty jesteś? Ja jestem czerwony. Czerwony. A czemu ty stoisz w miejscu, Cinek? O, lagi tam są, chyba. Dobra, masz tego 200 metalu i broń mnie. No jak ja tracę tu jednostki, zniszczyłem mu tyle pająków. Dobra, słuchaj, no to oddawaj mój metal w takim układzie. Zniszczyłem mu te jednostki. Oddawaj metal. Ta, a mam trzech tych zatrutych, co nie? Jak oni mają? Minotaurów, a to sobie ich uleczę. Straciłem ten metal, Skowron. No to oddaj 200 złota, albo krychy, albo czegokolwiek. No dobra. Może sobie zrobię święte słowo tutaj na tę gulę. Chcesz? Żebym zrobił, zrobię, nie? Nie, dobrze, nie, dobrze, nie. Havel. Macie krychę? Bym poprosił. Ale ja... Havel teraz odpraci. Ja mam tylko 700 krychy, to wiesz. To bym poprosił tak z 300. Z 300 i będzie, będę zadowolony. Będzie zadowolony Skowronek. Nie, no tutaj FFA nie da się grać w ogóle. Fajnie jest. Panowie, nie jest fajnie, no nie jest fajnie. No. No na barbę nie. Na nikogo tutaj nie jest, zarazem to jest najgorzej FFA grać, ty. To do gorszej rasy do FFA chyba nie znam. Oj, są gorsze. No to jakie? Hablito. Aha. Hablito. Rasa Hablito. To wtedy ona by musiała być potężna. Zostaw te... Nie, ja ci idę wpierdolić. Idę do ciebie. Chodź. Co z tymi gulami chodź, robisz? No, robię chodź. Nim, ale... No chodź, no to chodź. Czekaj, bo muszę tutaj zrobić coś ważniejszego teraz. Nie, ja jestem ważniejszy niż te... To coś twoje. Dobra, to patrz. Właśnie podsyłam... No to tam kolejna zniszczona. Dobra, to już nawet nie moje są. No. Ale z barbą zacząłeś, nie? Z barbą zacząłeś, czyż? Boję się! O, masz pierdol tęgi, nie? Dawaj. Chodź, Skowronku. No podejdź do moich wieży. No zapraszam. Nie, no co ty myślisz? Jeszcze czego, ty? Zapraszam. No nie, no... Co ci od... No co ty?
Jeszcze czego? Do wieży podchodzić, no. Ja wolę zniszczyć kopalnię złota kosmosu. O, zabierz się stamtąd. Cinek tam się rozbudowywuje. Cinek chce wygrać RFA, bo on nic nie będzie mówił, nikogo nie będzie atakował, a wygra tutaj najlepiej. No, on ma ku temu predyspozycję, wam powiem. Zdecydowanie. No ma. Wysoki elf ma największe predyspozycje, tak? Nie, wysoki elf nie ma największych. No co ty tymi barbarzyńcami mi tutaj? No pomocy, ja nie chcę tym grać. Pomóżcie mi, towarzysze. Towarzysze broni. Nie ma pomocy nie, dla takich jak właśnie... ty. Towarzysze, bracie, armii. Krasna jej armii. Ty zberkował to. Ale straciłeś barbarzyńców, typie. Ale ja mam od chuja żelaza, to ja nic na tym nie stracę. Dobra. Zaraz będę miał drugie tyle. Zobaczmy, czy zarazem da się wybraniać. No, questa wziąłem z kapliczki. Dobry, no, jakiś? Gratuluję. Jak zabiję, dostaję 3 akolitów za zabicie grupy przeciwników. To nie wiem. Średni taki. A nie wiem, czy herosem muszę zabić, czy wszystkich? Nie no, obojętnie czym. Dzierżę święty, płomień. Płomień chwały. Płomień chwały. Ale mam, ale beka będzie, ej. Takie coś zrobię. Ale beka, ty. Nie powiem wam, co... ale to 320 Ale beka... Dobra, chcesz sojusz, Arek, czy nie? Czym sojuszuję? Nie chcesz? Panie. Dziękuję. No dobra. Panie... Jestem do nie chcesz, twojej... to nie. Sojusznicy, wiecie co robić w tym momencie? Co robić w tym momencie? Nie mam pojęcia. Ja bym sobie wcinka wszedł, bo nic nie robi. No, odcinek taki po cichy jest, taki ten. Czy jaki zasięg miały te pustki? 12? Czy 12? 10? 10 chyba. A, czy 12? Ja nie wiem, ile mają pustki. Ile mają pustki? A, niebieski to jest cinek, dobra. Co tam, Habel? No co? O co chodzi? No. Super. To nie ma bytu, żeby zarazem wygrać na to. Mówisz? Aż no tak to, źle? No naprawdę, no nie atakuj mnie, no Jezus, daj mi ten, bo tutaj... Zniszczyłeś mi złoto. No to co z tego? Aha. To zacznę to robić. O, co się dzieje? No ja pierdolę. Ja wam powiem, że po pijaku lepiej tu w tę grę grałem. Obron, widzę to. Co? Chodzi ci o tego mojego Feniksa? Tak jakby? Ej, to... O ty. Będziesz chciał w pierdol zaraz. Nie chcę nic mówić, ale ktoś dostaje bęski niezłe. No, widzę, że Arek chce dostać w pierdziel, bo on mi tu Feniksa zabija jakiegoś. Tak zaraz tutaj, poczekaj, Arek. Pomóżcie, bo on zaraz będzie miał moje kopalnie, no tej, załatwcie go.
Kto? O co chodzi? Weźcie coś, zróbcie. Może zrobię. Zrób. Jak zrobisz, to dam ci nagrodę. Dobrze. Buziaka ci dam. Ja wierzę zniszczone, więc mogę w środek wchodzić. Jak coś. Gdzie zniszczyliście te wieże? Nie, a nie wiadomo. O kurwa, ty. Dobra, ja mogę tylko kopalnię brać tego cinka, bo go rozwaliłem. Chłopaki. Okej. Znaczy się możecie mi rozwalać, ale nie możecie przejmować. Aha, no tak, na pewno. A nie? A to przecież na player mi rozwalisz, no? Nie? No. Tak, dupę. To się wtedy gra nie liczy. Czemu tutaj poszły te gnojowiska? Cześć, co to za buff jest w ogóle, że to zrobiłem bez sensu? Buffy bez sensu? No. Ej, wyjdź stąd! Ty, ile tego jest? No cholera jedna. Gdzie te fińcy się zbierają? Tutaj. Dobra, kto chce surki za sojusz? Mi daj surki! Ty, no a nie sojusz? Ja i tak jestem zarazą. Ja i tak jestem zarazą. A zrobi ze mną sojusz? No i nie wiem, jak chcesz, to możesz ten. Ale wtedy Skowron weźmie zarkiem. Może weźmie. Kurwa, ty. Chodź, chodź. Ale beka. Idź z kowrą do Arka. Ale bek. Nie wierzę. Ty cały czas swoje tutaj. Jezus, się dopiero robi. Ojejku, co tu od góry teraz przychodzi? Proszę mnie, o Jezu, dużo tego! Ale beka. No jak pierwszy byłeś? No ja pierdolę. No jak to ja? Ja już klikałem wielostem. Proszę mi stąd wyjść. Wielostrzu klikałem. Kurde, ale wszystkie ogniki poszły. Ale wszystko popadało. Jak na farcie, Skowron? Ja już klikałem płomienie. A ja mogłem dużo wcześniej kliknąć swoje. No, to akurat jest wysoki elf. Ty musisz podejść, tak samo jak takie filary bym musiał mroczny elf zrobić na wysokiego. Ale beka. Ale beka. Ten co tutaj? Ale beka. Kabel, ty nie chcesz beka. Sojuszu, tak? Ale beka, ty. Ty nie chcesz sojuszu. No dobra. Nie wiem, bo... To już nie będę atakował Skowrona. Atakuj tak. Mnie! Zaatakuj mnie jak chcesz. Bo ja do wszystkich sobie idę tym. To jest taka beka jest, nie? No.
Uważaj na zielonego! Od góry! Od góry! Ale stunik siadł. Od góry! Your troops are under attack. No upierdliwe te twoje jednostki. Ty! Zniszczyłem mu wieżę! Nie wierzę, ty! Wierzę mu zniszczyłem. Wierzę mu zniszczyłem. Ty frajerze. Nie wierzę mu zniszczyłem. Ej, pomóżcie mi, obrońcie mnie, proszę was. Ej, obrońcie mnie, chodźcie do tego, na dół. Chodź, wąchaj na dół. Idź tam oblisz. Idź to, co umiesz robić. Idź, rób to. Ostrożnie tutaj, proszę. Cicho tam, bo dostaniesz styczka w nos. Tak. No. Co? O Jezu, ale to jest OP! Ty! Jakie to jest OP? No jest OP, musisz się umieć bawić. No, to jak to dla mnie zabawa jest. Gdzie są twoi włócznicy? I gdzie jest twoja wieża, ty? No już idą. No to chodź, to jeszcze mam. Ale beka. Pararam pam paramam ram. Ej, daj ktoś kamienia. Ej, daj ktoś kamienia. Odwdzięczę się wam w naturze. Ta, atakowałeś, mam ci kamienia. Średnio mi się to podoba. Chwila, w sumie to może cały czas tych podstawowych też. Do blokowania. No właśnie, bo jeszcze nie ma patcha, który balansuje też wyłaki powietrza. No nie ma. Nie, powinien być już. The Royal Order of Moongard. Lol. Ale typ. Jaki typ. Kurwa, co te góle robią? No znowu tu wchodzi coś we mnie. Ale jak? To nie ja. Lol. Ale beka. Nie wiedziałem, że zarazem tak można się bawić. I tutaj włócznikami jakimiś. Ale kurwa, te mantykory. No nie. Fajne, nie? Nie. Dobra, ktoś musi karpia zrobić na nich. Nie, co ci włócznicy, nie? Co oni zrobią? Habel, musisz. Jak chcesz, mogę ci dać córki, jak wyście szmanę z kowrolowi. Ja pierdzielę. Fajne, nie? Tam Antikorium. No, fajne. Znowu mi ogniki poniszczyłeś. No tyle dobrego chociaż. Właśnie, nie za dobre to. Już drugi raz tak ich straciłem. Lol. Powstańcie. Zadrżyj w obliczu plagi. Niby jedną harpię mam! I tam doślę do siebie. Ale żeby tak wiem. No Jezu, te stuny zasrane. Słuchaj, wąchaj, doślę ci tą harpię. Tylko ona będzie pod twoją kopalnią. Nie, dobra, ja nie chcę od ciebie nic. To nie. Jezu, co? Ups. Każdy człowiek żyje, ale nie każdy do końca umiera. Okej,
O kurde, ale armia idzie. Dlaczego jak plagowego kapłana daje do wieży, to wieża nie zmienia damage'a na magiczny? Może mi coś wytłumaczyć? Znaczy, jak plagowego... No. Do słuszna uwaga. Ciekawe, czy będzie się dało to zmienić jakoś, ale pewnie nie. No. Ale co, plagowego kapłana? No. Jak biorę plagowego kapłana do wieży, to wieża powinna zmienić DMG. Ale jest piorunowy DMG, jak... No, jak piorunowy DMG. W zarazie. Dobra. I daj ktoś kamień. Wąchaj, daj kamień. Ja nie mam kamienia. Będzie dobrze, daj kamień. Masz, bo jesteś minotaurem. Daj kamień, no nie mówisz tak. Jak daj trochę, w ogóle? Daj trochę przyjemności z gry. Bo później jest. No dobra, dasz mi 500 metalu, to ci dam kamień. No dam. Ale daj ten kamień przynajmniej. Dałem ci ten metal, no. Nie dałeś. No kurwa dałem, no już nie pierdol. Proszę się wyrażać. No chcą specjalnie wziąć, żebym dał jeszcze 1000, no. No dałem ci ten metal, no już nie bądź taki ham. No daj ten kamień. No jaki ty. No, na pewno. Ja nie chciałem ciebie atakować, typie. Tak? Nie chciałeś mnie? No chciałem Marka atakować. Dobra, no, to ja się cofam kulturalnie. Ja tam jeszcze mówię, że on nie ma tego, lol. No daj ten kamień. A co się dzieje u Cinka, bo się nie odzywam? No bo już go zniszczyłem dawno. Ja? Wąchaj, no daj już ten kamień, no. Ja ci idę pomóc. Zadrżyjcie w obliczu plagi. O Jezu! O masakra! No, ktoś ma surowce na takie rzeczy. To komuś się dobrze powodzi. No. To komu? Co oni odpierdalają, ja nie wiem. Co ty, armię straciłeś? Co ty, przyszedłeś armię wypierdolić? No. A co? Ja nie wiem, bo ja chujowo puszczam te. Lol. Lol. Ale nie do ciebie szłem, wiesz? A spoko, dajesz. Dobra, teraz ja spróbuję. Czekajcie, ja też chcę! To jest burza! No jest. Ja też zapraszam, chcę. Zapraszam. Poczekajcie. Zapraszam raz, nie? No dobra. Czekajcie z kobrą. Czekaj, poczekaj. Nie bij mi tego, nie bij mi tego. Czekaj. Ale beka. Ale co, beka. Dałeś radę tam coś fajnego zrobić? Budynek mu zburzyłem cały, nie? Ale wieża? No wieża nie, ale od dołu no, można iść. Zawiodłeś mnie chyba. Ale pały we trzech na jednego, nie? No daj spokój, no to... przecież on tam tylko podesłał jakieś zarodniki. Widzę, no. Ale ty mnie bijesz z kobrą, no jak trzech na jednego, jak my ciebie nawzajem wyczynamy. Wszyscy. Czyż nie jestem gnaty? Dobra, odsuńcie się, ja teraz spróbuję go tutaj przeatakować. Ale tylko... mam plan, ej, poczekaj. Patrzcie na to, ale beka będzie, patrzcie na to, tej. Ale beka, jak to się uda, to będzie beka. Patrzcie na to. O Jezu, już tutaj, co ty tu masz? Poczekaj, stój, cicho! Nie, no widzę, to myślisz, że tego nie widać. A co ty chcesz niby zrobić? Co ma się niby udać? Wow, coś to jest... Wow. O kurwa. Masz.
Mas. No, oczka. No. I po co te oczka? No po co? No patrz, jak odwracają uwagę. No. O, permistrz strategii. No. No ty, no zobacz, jak one odwracają uwagę, no patrz. Nie, dobra, ja nie mam podejścia do jego budowli, ja nie wiem, co tam zrobić, nie ma sensu. Ja tak samo. Ja mam podejście. Ja nie mam pomysłu. Nie, no i w bazie siedzi tego jeszcze więcej, także nawet nie próbować. Zaraz smoki. Zaraz smoki jeszcze będą wychodziły, także. Dobra, to mnie nie atakuje, nie? Ale beka, ale chujowo się tam zarazem gra, nie? Fabel pierwszy zostaniesz wykończony, nie? No dobra, to ale jak mnie zaatakujesz, to oni wbiją się w ciebie, no kurwa, no właśnie, gościu. Poczekaj, jak będę miał już taką armię, że będę mógł wyjść i się bronić, to... No nie, no wypadł stąd! To moje jest! Bo tutaj chciałem ten... Tam pójść. Co ten grabieżca tutaj robi? Nie do ciebie! No co ten grabieżca robi, pedał? Proszę, on jest na berku. On jest na berku, stary, to daj ci poradę. No, ajajaj. Nie mogę go trafić, weź ty go popraw. Weź ty go popraw. Wyciąłeś mi z 10 jednostek. Weź ty go popraw. Uprawiam cię. Uprawiam cię. Zrodnijcie sam do dupy. Dobra. Może tak. Skowron, wiesz, że nie możesz przyjmować, tylko zniszczyć te kopalnie. Co ty gadasz? No tak. SLU. No, a poza tym to jest lot, bo tu mam budynki kurwa wcześniej moje. A toż to jest twoja baza. Czemu muszę to niszczyć? To jest moja baza kurwa. To... tak, co za gość. No tak, jakby my na zasadach lotu, to to jest lot. Co to za moje kopalnie z kobrony. No nie. No nie, on tam tytanem będzie teraz gryzł. O, tytanek idzie, ale ja mam coś fajnego. Tym jest to. A, cwaniaku. A, cwaniaku, no chodź. Chodź, cwaniaku. Takie choróbskie cwaniaki. Na tytana choróbsko nie działają. No to dam ci na tym. Co to było? Czekaj, zarodniki biją? A, zarodniki biją ten. Na ten, dobra. Kur... Nie, gorzej u Jowej raz nie znam na late game, nie? Nie ma innej gorszej rasy na late game. No, niewykluczone. No nie da się tego normalnie skończyć, no. Ten się broni, ten się broni. No, beznadziejnie jest, nie? Ale beka. No nie, no jeszcze... No nie. No bazę mi niszczy, no, drugą. No trzeba tego, to tamci to w końcu wziąć i zniszczyć, nie? A nie lepiej barbę zniszczyć? No tak, ale ja chcę, ja potrzebuję więcej surowców, więcej limitu, więcej wszystkiego. Muszę być potężniejszy, żeby barbę zniszczyć. Zresztą te żywiołaki powietrza to kurde są powalone z tą podpornością na kłutę. Weź to teraz osłabionymi munami dziesiątkuj czy coś. Nie da się. To się nie da się. Ale beka. Nie dyrydy. Ale beka, lol. Nie wiem nawet, czy mi się opłaca robić więcej tych munów, bo jak jeszcze im zabraliśmy odporność na kłutę, to weź teraz do tych wież barbarzyńskich podchodź. No, ale nawet beka. Tutaj kamer przynaszczera, no ja pierdzielę. Cicho, cicho. Nie, zostaw ten budynek, ziom, ja tam zacząłem robić mun, a no, przecież. Ja tam zacząłem robić mun. Ale się fajowo i chujowo się gra tym gównem, nie? Fajowo. No naprawdę, ty. Tutaj to nie... Ty, tą zarazą nie ma sensu grać, to trzeba trollować. Nie, nic innego nie zdziałasz tym. No patrz, no jedyne co zrobisz to takie coś. Wii! Atakować! Wii! Your troops are under attack. For the Moon King. Beware.
Dobra, olać was. Czemu pośmiertnie zarodniki nie eksplodują tym samym dęgiem? Eksplodują. Ale tym samym dęgiem! No nie wiem, czy jest ten one sam. One eksplodują, a one nic nie zadają. Bez sensu, ty. No nie wiem, nie wiem. No ja ci mówię to. Na serio. Bez sensu. Daj skowron kamienia. Przehandlowywuję sobie teraz na coś. Daj kamienia. Zajęty bo... jestem. No daj kamienia, no Jezu. No, jak ja nie umiem puszczać tych. Będziesz szczęśliwy jak nie. Chyba dobrze. Dla mnie. Kurde, zabójstwo jakieś weszło mu na Manticore, no nie wierzę. Na Manticore zabójstwo. Dobra, uwaga, robię Elcora. A właśnie, Elcor może jest oby... Można Elcora robić, ty! Elcor jest tylko zakaz... A nie, Elcor nie jest... A nie, Elcor jest... Nie, jeszcze nie została ta cena nowa. Oj, wchodzi we mnie bo... nawet z tą, z burzą. Na FFA można Elcor robić? Wchodzi we mnie z burzą. Na FFA można Elcor robić? Burzą wchodzi? Wchodzi. Ale beka. Dobra, wycofuję się. Ale beka. For the Moon King przybył. Ale beka. Coś pięknego. Kurde. Wypadł tym głównym. Wypadł stąd. Bo ja tu się szykuję. Kowron się szykuje, właśnie. No weź te gule stąd, ziom! Ale to beka jest, ja ich nic nie robię, no bij. Ale nie teraz, bo to strasznie teraz rozprasza. Zarazę masz na tych munach. No kurwa, no nie wierzę, no nie wierzę przecież. Ej, jak z Kowrem będzie kogoś atakować, to mam ja mu wysemane na mur. O, atakują go! Jezu, no co to jest? Jak ja mu go tak dojeżdżam, a ty nic nie robisz, Arek. No nic nie robi, właśnie przejeżdżał dwoma bagiennymi. Ale beka, wysemane tam. Powysysam wam manę, skurwysyny. No wypad z tym gównem! Ogólnie to wysoki elf jest najpotężniejszy. Ma zarazę na tych smoka. I już po hablu, nie? Oficjalnie. Po hablu? Tak. A po to habla niszczysz? Tak skowron na chmurę. Ale beka! Bo mnie wtedy irytuje mnie od początku. Ale jest tak irytujące, że żeby jeszcze się nic nie odzywał. Ale czym ja gram? Jak ja zarazem gram, jak ja mogę to wygrać, story? Nie wiem, to wyjdź. No, ale co ja mam? To jest FF4. Ja ci czuję wygrany, przynajmniej kilka zniszczyłem. Jak chcesz, to mnie atakuj. Ja ci te smoki wezmę choróbkiem. O kurwa, ty tam. Ale beka naprzód, zarodniki! A nie! One nie ten! Dobra, to GG. Dawaj. Dobra, słuchajcie, ja już jestem zmęczony tą grą osobiście. Może sobie darujemy. Może uznajemy remis. Na przykład. Ja myślałem, Finka nie ma remisu. O! Dawaj, może da radę. Dobra, dawaj. Dawaj, Skowron, zniszczymy Arka, a potem Suluwa Herosu, dobra? Ale jak ty chcesz go zniszczyć? Przecież jak zaatakujesz ty sam, bez mojej armii, później ja sam zaatakuję i tak czy siak się odbije. Ta wieża jest potężna.
Ej, daj ktoś złoto. Skowron, jak wychodzisz, to daj kamień. Jak wychodzisz, to daj kamienia. No Skowron. Ale daj kamienia. Nie. Ja ci dam surowce, ale dasz mi kamienia? Nie. Ale ty... No cały czas bronisz tej swojej drugiej bazy, no po co to? No a to ty... Kurde! Potrzebuję surowców. Jak chcesz Skowron to wygrać, to możemy się wygrać, że... Że patrz, że zaatakujemy tego. Bar B, a potem uznajemy nasze zwycięstwo egzekwo albo w solu Wacherosów. Dobra? Słuchaj, jak wezmę te twoje surowce, to może wygram. Mogę ci złoto dać jedynie. No, okej. Okay. To masz. Daj ktoś kamień. Daj ktoś kamienia. Ui, ale beka. Ale okay. Beka, o. To muszę wysłać tam tego Feniksa, który weźmie złoto, tak? I nie zabij mi go. Padać. Właśnie leci. Wyruszy. Ale ty chcesz przejąć mi to złoto? Chcę tak, a tak, chcę ci przejąć złoto. No to te naturalowe przejmij. Jakie naturalowe, jak to jest kurde pierwszopoziomowe? A, na środku, tak? Ja chcę ci tam trzeciopoziomowe przejąć. Z bazy twojej drugiej. Ale mam dobrze, przejmij sobie. Te gramy zostają spustoszone. Ale musimy arkę zniszczyć. A, te graby. Cztery graby mu zniszczyły wieżę i zostały spustoszone. No właśnie. Co? Na buffach, na wszystkich buffach i na moralach graby tylko wieżę zniszczyły. Tylko 60 morali i 4 graby, a ty miałeś wypchaną wieżę. Stary, co ty gadasz w ogóle? Ale ty gulami miałem wypchaną wieżę, no co ty? No i co? No gulami, no kurwa ty. Ale chciałeś zabłysnąć, czy? No nie, po prostu bekę miałem z tego, jak ci barbarzyńcy napierdalali tą wieżę i dostali ogół ułoszenie jeszcze. Bo my zniszczyli wieżę. Straciłeś jedyną możliwość obrony. To czyli atakuj mnie jak chcesz. Spełnili to, co mieli zrobić. No dobra. Dobra, Skowron, odsuń te swoje jednostki. No. Od barby. No bo jakbym zarazy nie dostał, no to bym jakoś inaczej grał, no jak to mi zrobić? Dobrze, ja nie mówię ci o inspekcji, nie tłumacz się. No jakbyś dostał zarazę, to ja nie wiem, co byś ty zrobił po late game. Dobra, Habel, nie musisz o tym powtarzać, że dostałeś zarazy właśnie i nie wiesz, co byśmy byli zrobili. Po prostu no... No płaczesz cały czas. Po prostu nie mów o tym, nie mów, że się bawisz, nie mów, że się śmiejesz, że idziesz za rodnikami, że gulami, że nic nie robię, po prostu za dużo gadasz, po prostu zamknij się. O, ale ja lubię dużo gadać. No dobra, no. No jedno wieżę mu zniszczyłem. No! Serio? No. Kurde, wlatuję. Burza pada. Chyba. Co ty gadasz? Nie, mało HP ma, ale nie padło. No to czy on już nie ma jednostek? Zobacz ile trupów tam. Ale nie. Metal... Nie, metalu mi nie przyjąłeś na szczęście, dobra. Dobra, ja troszeczkę podejdę. Spróbuję go troszeczkę podgry... O, tu ma. On ma smoki. Smoki jeszcze. On ma tylko dwa smoki i burzę. To ma pół HP. Więc no. Już nie ma smoków. A nie, ma jeszcze jednego. No ale wy frajerzy jesteście, nie? Trzech na jednego nie gram, no. No trzeba, jak jesteś strasznie groźny, co ja nie wiem, jak mam cię pokonać. Łucznikami? Daj spokój, znowu się muszę cofnąć, przecież ja się wypierdzielę. Nie mam podejścia, panie. Jak ja... smoki mi się robią, nie? Ja mu tyle zniszczyłem, a ty nie? No ja już, no słuchaj, zabiłem mu chyba dwa... Weź kurwa te zarodniki. No dobra, no to... To zaraz będzie po nim, no. Cztery smoki jeszcze mi się robią, także... Właśnie, propos czterech smoków, ja muszę zacząć robić sześć, bo cały czas, kurde, to planuję. I nie mogę. Którego zrobić? Lodowy... O, lodowy. Lodowy dajcie mi. Lodowy... Dobra, Skowron, weź tych łuczników, cofnij, co? Już. Bo mi bijesz jednostki. Dobrze.
Dobrze, przyjacielu. Wszystko się dogadamy tutaj... Dogadamy się tym kawałkiem, to... Dogadamy się. O, a to wtedy Barba przyjął metal. A, wyszedł. To Hojrak. Wyszedł. Okej. O, tytan! Rozwalony tytan! Ja pierdolę. Dobra, to teraz chyba moja kolej. Ja to dokończam, ale z drugiej strony atakuj. No z prawej, tutaj z rogu. O, tu jest ta wieża. Ja bym chciał ją zniszczyć w końcu. Tytaniku, tytaniku. Ja pierdolę, ale cioty nie. O, ale one shot! O, spela kastujesz? No gryźnij go! No gryźnij! Dobra. Starczy. No gryźnij go! No gryźnij! O, wysłał tyk! Padnie ten smok. O! Lunarion to tak. Lunariona wycofamy. Teraz możemy jednorożców troszeczkę, jako karetkę. Ale, nie no. Powiem, Arek, że byłeś stresującym przeciwnikiem. Bardzo, bardzo trudno było, żeby cię tu rozbić. I solowa bohaterów. Pewnie komor powiesz, nie, teraz to cię rozwalę. Skowron, nie. Nie rozwalaj mnie, Skowron. Kiedyś rozwalę. Spokojnie, przyjdzie czas i na ciebie. To ciul ci gdzieś tam. Kurde. Nie powinno, następnym razem jak gramy Free for All, to ja wychodzę z voice'a, nie? No. No i tym kliszczy na ciebie pójdą. No to jest FFA, ale to nie jest FFA w sumie. No tak, no zawsze tak się grało FFA, no, że tak troszeczkę się tutaj takie sojusze robiło, ale tylko takie upośledzone, bo się bijemy przez przypadek. Wiesz, gdyby naprawdę byśmy byli w stanie we trzech cię zaatakować, to byś po pierwszym ataku padł. No, wiecie, czego mi brakuje? Jedynego surowca. Nie zgadniecie jakiego. Kamienia, no. Kamienia. Wiedziałem, bo jak nie masz bazylii, nie robię bazylii, to kamienia. Które jednorożce się nie robią na magicznym tym? Tu się nie robi. Juhura! Tu się robi. Tu się nie robi. No ja też. Mój gust to FFA, nie lubię grać, bo... No to jest upośledzony ten FFA, nie? Tak. Ja takich trochę niepełnosprytnych. Takich ludzi, którzy nie mają zagrać jak na 3x3, to preferują i nie chcą 2x2, to preferują FFA. Tam siebie obrażasz. No tak, tak. A to już Arek zniszczony jest? Nie. Co? Arek już zniszczony? Nie, ja go po prostu tutaj zamykam. Ej. Czemu mi ciągle brakuje kamienia? Dobra. Ja będę kończyć. Dobra. Bo jak chcecie mnie atakować, to atakujcie. Ponieważ nie robisz bazylii. Właśnie, czy ja mam tego buffa w ogóle do obrażeń na tych jednorogach? Gdzie to się robi? Tutaj. Nie mam. To Habel już przegrałeś, czy wyszedłeś? Wyszłem, bo no co miałem zrobić zarazem? Atakować zarodnikami. A. Zarodnikami sobie. Weź mi stąd, wyjdź, zajmij się czymś innym. Ciężko byś miał easy zniszczyć wysokiego, robisz oczka płomieni. Habel chyba. Ja to mi to wszystko podało. A to już zniszczyłeś Arka? A zabiłeś? Nie, ja go po prostu zamknąłem, spokojnie. On jeszcze żyje, on się ma dobrze. Ale po co się bawisz? Po co się bawisz? No bo... To trzeba trochę.
Trochę trzeba. No cholera, no i niszczy mi wszystko. No bo kurde, się budujesz na moim terenie. W jakim twoim terenie? No normalnie, to człowiek jest mój. W życiu! O ty! Dobra, idę w ciebie. Wita się, kurde. Nie podpuszczam. No jak pierwszy kliknąłeś? Normalnie, no, klikło się. To cię, kurde, już kliknąłem, zanim ty strzeliłeś. Skowron, nie podpuszczam cię, ale nie zaatakujesz łystrego, nie? No cię się słuchaj, no... Ja się już ciebie nie boję, jak straciłeś Tytana, no to... A, to taka taktyka jego. Ja nie chciałem, wiesz, ja chciałem tylko cię, Arek, zredukować do momentu, w którym przestanę się ciebie bać. A teraz to już wiesz. Teraz to możemy zmienić taktykę. Skowron, cwaniaczek. A ja ci złoto oddałem, Skowron. Widzisz? Tak wychodzę się na sojuszach, Lysy. Nie, bo była umowa, że robimy solowe bohaterów. Na środku. No czekaj, bo to... Chwila, właśnie, może tego... Habla. Habel wyszedł. Co to, czemu tutaj cały czas jakieś jednostki pedalskie się kręcą? Wysy, jak nie zniszczysz teraz tego... No ja nie zniszczę już Skowrona. A ty jesteś normalnie, ja pierdzielę. Właśnie ja go cały czas atakowałem, ja myślałem, żeby jego zniszczyć, ale wiedziałem, że już jego nie zniszczę. Bo ciebie chociaż rozwalimy. Bo ja bym go nie rozwalił, jak ci mówię. Ja go atakowałem cały czas, po dwa staki, kurwa, po trzy. Ale gdzie? Ale gdzie? Zawiązują sojusze, nawet nie wiedzą z kim. No. Dobra, czaszka szarteka 20%, ugram to. Lunarion krytnie i ją na hita rozpierdzieli. Możliwe. Tak, Lunarium to podejdzie. Zanim podejdzie, to padnie. Tak? To się nie, dało, nie. Ale dobre czas to, kurde. No. Your buildings are under attack. Lol. O, jak się zbiera, gościu. Jest zbierany. Dobrze. Dobrze! Psycho Project. O cholera. Od dzisiaj... Od dzisiaj mówcie do mnie Paszek z czarną ziemią. No nie. Bo nie. No i co, Skowronku? I co? Nie. Dobra, mam pomysła. Dawaj go, dawaj go. Walem go? A normalnie. Ja już mam 4 smoki. Dawaj, dawaj. Jeszcze 4 mi się robią. No, spierdalaj z powrotem do siebie, Skowron. Trzeba mu pozwalać to dziadostwo jednorogi, nie? To jest w ogóle... Dobrze tam, łysy. Lord.
Nie, bo on tu ma obronę taką, że grabami byś musiał rozwalić te mantykory. Co? Ty grab też nie ma podejścia. Sprawdzałem. Tak? To nawet nie widziałem, czyli sprawdzałeś, a nawet nie musiałem tego wielostrzału puszczać. Mhm, no za dużo tam jednostek miałeś. Bla, rozwalił. Przejmował tam. A wielostrzałek co puścił. No co, wielostrzał puścił, to jego. No. Dobra, jednak Ciarek dokończy, bo jest tutaj troszeczkę stresująca sytuacja z tobą. Nigdy nie wiadomo, z czym tutaj wyjdziesz. Ja ci pomagam, Arek. No zapraszam. Co? Słyszysz, co mówi mój tytan? Submit to my power. Gdzie uciekasz? No jak to gdzie? No pod lodowe smoki. Dobrze. Nie, no zobacz się na mym. Dawaj, pomóż mi ty, a no dobrze. Czemu te smoki dosłownie co chwilę krytują, ty? Jak to co chwilę? No 100% mają nakryte wszystkie smoki, zawsze. Każde huknięcie to jest slow. O, na środku jest trochę burdelu. Pomóż mi, właśnie. No ja go tutaj atakuję. Ale to chujnia i tak wyszło. Morder. Nie, no to lodowe smoki to jest to. Dobra, porobione. Porobione do. No. Troszeczkę było stresu, ale się udało. No, czaszka Sarteka chyba, co? Tak. Sartek ma odporność na fizyki 50%, to nie? Super. No nie wiem, czy na hita padnie. O, czyj? Arka? No. A mogę sobie zberkować czaszkę? Możesz, coś czemu nie. Otoż to. Możesz zberkować co chcesz. Śmierć i trwoga. Ta czaszka pada coś. Ja się to jest gówno. No czaszka pada. Dobra, nakarmię ją tymi. Ja ją nakarmię tymi. Co, myślisz, że czaszka się może owcami posilić? A nie? O, patrz, zabijasz swojego własnego tytana, dobra robota. Pomogę ci.
Przeżyj, smoczku! No kurde! Dzień tej jednostki na MW biły mojego tego. No, widziałem to. Genialne. Tyle, że nie można naberkować tych owiec. A na berku. Czemu lodowego ognia smoka robisz? A czemu nie? Na ogień bije lodem? Bo zamraża i spowalnia i to jest powalone. Może i niebiański by mi dawał krychę, ale wolę lód, zamrożenie. To zamrożenie mi dało winka. Dobra, Arek już pokonany? Tak. On już zaiste pokonany. Troszeczkę mi to zajęło, ale no... Mantykory ci zrobiły robotę. Bej, no, mantykory były spoko. Bo one ten zasięg pokurwione na tym wyostrzale mają. Ale mi się przyjemnie grało i tak. Cinka to w ogóle... Zrobiłem te cztery, mówię, atakuje Cinka i... Widzisz tą owcę na berku? Jaką owcę na berku? Owca na berku? Na środku. 13 kombata. 13 kombata. 12 skida. A nie masz wypełnionych wyrażeń. Nie ma wypełnionych. A tymi topornikami, żeby... Wiesz... Nie, to już nie ma sensu, Terato, wiesz co? Ale tak wiesz, całą grę powinieneś w sumie mieć to wypełnione. Ja miałem całą grę wypełnione i to nawet munami powypełniałem. Tak dla zasady. Tak w razie czego. A miał wypełnione, no. Nie, reszta, nawet jak miałem, kurde, drugie kopalnie wszystkie. Tego i je broniłem, to i tak skoro miałem więcej surek z tego. Z chłowników i z dochodu, więc no. No i miał mantykory. A ja nie miałem karwi, może jakbym miał rasę z harpiami, coś tam te. Może, no wtedy może by ci się coś upiekło. Gdzie są ci wielcy wojownicy śmieszni? Bo cała... A, tu coś jeszcze, jakiś jeden. Myślę. Dobra, ja wychodzę już. Okej. Aha. To gdzie jeszcze ci wielcy wojownicy się podzieli? No... Arek nawet prawie takie surki jak ja miał. Ale wy już skończyliście? Co? Tylko jeszcze nie wiem, gdzie jest Arek. Arek z Włoczka. Numa. Szukaj, szukaj. No kurwa, Marion już minus 18 zbroi ma. No. Troszeczkę się namęczył. A żebym tego tytana nie stracił. Ale no za dużo tego szło. Ja. Cześć, ja dałem kołardli. Dałem kołardli. Atarata, dubirubi, dubiru, krabidabi, dabiru. No jeszcze te wije były trochę denerwujące. Szczerze. No, te wie też spaczka. Mogłem też sobie wie robić. Jezu, tam jest jeden przecież. Zabij go. Oj, drugi. Jednorożcu, zabij! Nie wierzę, że on to przegra, ty. Chyba jeszcze łucznik przyleciał, kurde. Łuczniku, trafiaj go! No nie, nie trafia. No nie! O Jezu, tu jest ich dużo jeszcze. Uciekamy. Jeszcze Arek to wygra. Ale oni są szybcy, ty. No 22 speeda mają, nie? Dobra, to patrz. Uciekamy.
Yo, yo. Jak tam surki? Kto miał największe? Kto miał największe surki? Znaczy się jeszcze nie skończyłem, więc nie wiem. I teraz szybko. No patrz, nie zrobił nawet autoataczka. Robimy drifcik. Nie pykło. Gdzie ty jeszcze masz tych dziadów? O kurwa. Sneaky biki. Tam jeszcze jest jeden. Gdzie? Na dole po lewej. Nie. W rogu. Ja go wykrywam. Gdzie jeszcze? Może tu. Tu jest jeszcze. A nie, no tego już zaznaczyłem. To tego już nic nie uratuje. O kurwa. Tam nic nie ma. Dobra, nic z tego. Nie wygrasz tego nigdy. Tyle ci powiem. Co? Nigdy tego nie wygrasz. A zauważyły się? No. No to dobra, o co? Ty no nie wiem. Już mi wszystkich wielkich wojowników zniszczyłeś. Placek! Naprawdę? Co tam placku słychać? No tak. To jakim cudem tego nie wygram? No. Zobacz. Co ja przegapiłem? Zobacz to z kowrą, wejdź na streama. Co? Wejdź na streama. Pokaż. Są ci potężni wielcy wojownicy? Wolałbym nie minimalizować, bo mi się jeszcze coś spierdzieli. To są ci potężni mali wojownicy. Co oglądasz? Feniksowy. No i wypierdolił, lol. Co oglądasz w takim razie? I wypadł. A czemu ja mam wiecznego obserwatora? To ty już Arek przegrałeś? Ja też mam. Aha, ty też masz. Tak. To dlatego nigdy nie wygram. Ja bym też nigdy nie przegrał przez wiecznego obserwatora. Dlaczego gracz dostał obserwatora? Dlaczego dopiero teraz to zauważyłem? Proszę zabrać tego obserwatora. KKP, wampirze. Kurwa, że jak ciebie zraszują, to żebyś widział grę jak... A to co, każdy dostał takiego wiecznego obserwatora? Ale w tym jest problem, że jest mgła wojny i ty chuja będziesz widział, wiesz? A, no bo ja odpaliłem na mgle wojny, ale normalnie jest ta mapa bez mgły, także... Okej, okay, dobra, spoko, w sumie to nie jest głupie. Dobra, KKP, przepraszam, może być. Co? Ej, ale czemu ja mam więcej budynków zniszczonych niż zbudowałem? Bo te, które są w trakcie budowania, jak się je zniszczy, to też się liczy do zniszczonych, a się nie liczy do zbudowanych. Ja chcę tylko powiedzieć, że Skowron przegrał, gdyż zrobił wlot, przejmował wszystkie budynki, poszedł przyjmować kopalni. Nie no, żartuję. Damy to tam. Fajna gierka, nie wiem, nie powiem, że... No. Męcząca trochę i długa, ale drodzy Państwo, mam nadzieję, że się spodoba oglądającym na YouTubie, także drodzy Państwo, dziękuję za uwagę. Ze mną był, w ogóle byłem prawie ten, na limicie jednostek, tak prawie. Ze mną był pan Wonhaj. No siema. Pan Habel. Yo. Pan Cinek, którego już tu z nami nie ma. Nie ma Cinka. Oraz pan Arek. No hejo. Na razie, pozdrawiam.